Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, przychodzę do Was z najnowszymi informacjami dotyczącej zbliżającej się aktualizacji, która w 99% będzie już jutro. Supercell podesłał mi dzisiaj filmik, w którym jest wszystko pokazane jak na dłoni, jak będzie wyglądał nowy zadymiarz, jakie będą jego ataki oraz jak będzie wyglądał do niego nowy skin, czyli Agent P. Teraz moi kochani, wszyscy, którzy nie mogą się doczekać nowej aktualizacji, zostawiają łapeczkę w górę. Sprawdźcie też, czy już subskrybujecie mój kanał, ponieważ 60% oglądających moje filmy jeszcze tego nie robi, jest mi mega smutno. No, mam nadzieję, że zostawicie subika. Tak zaczyna się, moi kochani, nowy filmik. Spójrzcie tylko, jakie przecudowne tło ładowania będzie teraz prawdopodobnie w Brawl Stars. To oczywiście jest nagrywane na iPadzie i tak to mniej więcej wygląda na iPadzie. Na głównym planie mamy Tarę oraz Bee, które jakby surfują na padzie do gry, a z tyłu jest ten zainfekowany 8-bitowy. Przecudownie to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba te nowe tło ładowania. I mamy to, moi drodzy, Mr. P będzie postacią mityczną. Spójrzcie tylko, jak on cudownie wygląda. Ma tą czerwoną kokardę, też ma taką wkurzoną brew jak ośmiobitowiec. Na głowie ma jakąś czapeczkę i coś po prawej stronie leży. Nie wiem, co to jest, ale mam nadzieję, że za chwileczkę się dowiemy. Mamy też z boku opis do Mr. P. Przetłumaczmy to teraz na polski. Niezadowolony bagażowy, który rzuca ze złością walizkami w przeciwników. Jego super atak wzywa roboporterów, żeby mu pomogły. Okej, jakkolwiek to brzmi, mam nadzieję, że za chwileczkę się przekonamy, jak wyglądają te roboportery. Teraz przetłumaczę Wam specyfikacje dotyczące Mr. P. Będzie miał 4600 życia, prędkość poruszania normalna, jego super atak nazywa się Your Suitcase, Sir, czyli Twoja walizka, panie, i wiecie, taki obrażony rzuca nią o podłogę. A jego atak polega, pan P rzuca obrażony walizką. Jeżeli walizka uderzy w przeszkodę lub przeciwnika, odbija się od nich, ląduje z hukiem i zadaje obrażenia obszarowe. Obrażenia przy trafieniu 980, zasięg długi, szybkość przeładowywania normalna. A jego super atak nazywa się Porter's Attack, czyli atak tych takich małych robocików, dronów, które on przywołuje. Mr. P tworzy domową taką bazę, która przywołuje roboporterów, czyli te malutkie drony. Sam przeprogramował małe roboty z głową pingwina, aby atakowały i nękały przeciwników. Czujecie to? To niezły jest ten pingwin. Bardzo on mi przypomina Rico z Pingwinu z Madagaskaru. Baza domowa będzie posiadała 3920 życia. Życie porterów będzie wynosiło 2100, a ich atak będzie wynosił 364. Okej, lecimy dalej, moi kochani. Sprawdźmy, jaką kolejną ciekawą informację zawiera ten film. Jego pierwszy star power nazywa się Handle with Care i polega on na tym, że walizki wyrzucane przez Mr. P będą się odbijały i pękały nawet wtedy, kiedy nie trafią w cel ani w przeszkodę. Jak widzimy, po jego prawej stronie znajduje się ten mały dron zaprogramowany. Jego dźwięk jest bardzo podobny do Gina. Też tak sądzicie? Okej, teraz obejrzymy go w 3D. Okej, ma tą walizkę. Czyli on jest po prostu zwykłym bagażowym. Ma zamek na tyle głowy? Ej, to co, on jest w masce? To jest mega ciekawe dla mnie. Na górze ma dzwoneczek, taki jak jest w hotelu, wiecie? Din, 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 din! Bagażowy, przynieś to i tamto. I teraz, moi drodzy, sprawdzimy, jak on wygląda na training campie. Jak wygląda jego atak. Okej, rzucił walizkę i zobaczcie, walizka odbija się od przeciwnika i leci dalej. Tak samo ta walizka przeskakuje przez elementy budowy, czyli on jest jakby takim wpół-throwerem, ponieważ nie dość, że zaatakuje, no to jeszcze może jego atak przeskoczyć. I zobaczcie, zrzucił ten swój dzwoneczek z głowy prawdopodobnie i ten dron podchodzi i obija oponentów. Wow! Czyli mamy kolejną postać, która przywołuje Samona. Pierwszym była Nita, która przywołuje swojego niedźwiedzia. Okej, a ten dronik, patrzcie, jaki ma zasięg. On idzie równo z nim. Jestem teraz mega ciekawy, czy jeżeli ta baza domowa zostanie zniszczona, czy dron też ginie? To jest mega ciekawe, mi się wydaje, że tak. I zobaczcie, moi drodzy, po 980 obija te zwykłe boty. No jestem mega ciekawy, jak to działa. Czyli walizka po przeskoczeniu atakuje obszarowa. Dobra, sprawdźmy teraz, jak atakuje dron. Każde uderzenie drona ładuje nam ulta. Wyrzuć ulta, ziomek. Mr. P, wyrzuć ulta. Sprawdźmy, czy każde uderzenia drona ładuje nam ulta. Aj, no niestety tego nie zauważyliśmy, ale mi się wydaje, że tak będzie. Teraz przyszedł czas, moi drodzy, na game grab. Okej.
To jest coś przekozackiego. Teraz swobodnie osoby, które chowają się za ścianą, na przykład w krzakach, będą obijane przez Mr. P. Wow. Rewelacyjny pomysł na atak, moim zdaniem. Okej, Mr. P, rzuć teraz swojego drona. Jestem mega ciekawy, jak to będzie działało. Czemu tam rzucasz? Rzucisz... Aha, zginął. Ja bym mojego drona postawił na początku gdzieś. I niech on sobie po prostu idzie walczyć. No zobaczymy, co on tutaj zrobi. No, odpal tego ulta w końcu. Dobra, stawia ulta z tej strony. Nie wiem dlaczego z tej strony. I nasz dronik obija. No dobra, czy wyjdzie drugi dron po zginięciu? Tak, spójrzcie tylko, kolejny dron się respi. Jestem mega ciekawy, ile tych dronów można zrespić podczas jednego postawienia tej bazy domowej. Jak widzicie, dron się respi i taki dzwoneczek nad tą bazą domową się zaświeca. Cudowne, to coś będzie wspaniałego w tym Brawl Starsie. Już nie mogę doczekać, aż przetestuję tego zadymiarza. Tak jak powiedziałem, moi kochani, strzelcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, bo jutro otwieramy 200 skrzynek i polujemy na Mr. P. O ile będzie jutro aktualizacja. Okej, baza domowa została znowu rzucona, ale momentalnie ginie. No i 5, 4, 3, 2... Jeden. No niestety przegrali. Jestem mega ciekawy, jak wygląda smutny Mr. P. Ej! Mr. P jest jakąś znieczulicą. On nawet, zobaczcie, nic nie reaguje. Nie ma animacji. Chyba że dopiero zostanie dodana. No zobaczymy. Za to jego drugi star power nazywa się Tinkan i jego Roboporter's Home, czyli ta, wiecie, chatka, z której wyskakują małe droniki, będzie miała teraz plus 3000 życia. Więc jeżeli zdobędziemy ten star power, będzie naprawdę ciężko ją rozwalić. Teraz, moi kochani, przyszedł czas na zmianę skina. I... mamy to! Agent P! Wow, patrzcie, jaki teraz jest tajnym agentem ten Mr. P. No jestem mega ciekawy, co on ma w walizce. Pokaż, pokaż, co masz w walizce. Komputer. I czy to przypadkiem nie jest... Myślałem przez chwilę, że to jest jakaś bomba, ale to chyba jest zwykła jego koszula? Dajcie znać w komentarzu, co wam to przypomina. A ja już się, moi drodzy, nie mogę doczekać, aż zobaczymy, jak ten Agent P sprawuje się na polu bitwy. Ale sprawdźmy sobie na początku Training Cave. Tutaj nam wszystko ładnie pokażą. Okej, walizka poleciała. A, i zobaczcie. A nie, no też przeskakuje, o co chodzi? Myślałem, że jeżeli nie ma Star Powera, to nie przeskakuje, ale przeskakuje, dobra. Ta walizka tym razem jest otwarta i wylatują z niej pieniążki, widzieliście to? Wylatują z niej pieniążki, to jakiś zarobas ten Mr. P. Postawił tą bazę z dronem, która ma prawie 7000 życia, halo. Wow, czy to są pieniądze, czy to zielone, zielono-fioletowe? Tak, to chyba są pieniądze, tak mi się wydaje. Jakoś dużej różnicy nie ma, ale sam Mr. P czy Agent P i tak są naprawdę rewelacyjne, jeżeli chodzi o szatę graficzną. Teraz sprawdźmy, jak się ta postać sprawuje na polu bitwy. Okej, solo showdown przed nami, moi drodzy. Bardzo fajna mapka, idealna wręcz powiem na pół throwera. Okej, w ten sposób możemy rozwalać trzy skrzynki na raz. Wow. Fajnie, fajnie to wygląda. Podstawowy atak 980, później na 1000 coś już wskakuje, dobra. Mr. P ma 3 Power Cubes i sprawdźmy. Wow, nie dość, że dostaniesz raz z walizki, to jeszcze ona podskoczy i drugi raz cię uderzy. Czyli tak naprawdę taki Mr. P, zobaczcie, atakuje podwójnie. Czyli jak ktoś jest bez ruchu i dostanie z samego końca ataku, dostanie podwójnie, z tego co rozumiem. Bo raz podskoczy, a drugi raz, no właśnie, dobije. Okej, goni go jakaś Rose'a i co teraz zrobi? Postawi wieżę z dronami? Tak, wieża z dronami jest postawiona. Patrzcie, 3700 też mają drony? Dobrze widziałem? Czyli drony też dostaną buffa? Okej, no to będzie kozacki star power. Sprawdźmy to. Tak, drony też mają ponad 3000 życia. El Primo go dojeżdża. I uwaga, co z tego będzie? Dronik ma 5 HP. Dron ma 5 HP. No nie mam pytań po prostu, przecież teraz... No bije po 600, ale weź pokonaj takiego drona. Wow.
Powiem wam, że Mr. P no jest kozakiem jak dla mnie, jest kozakiem. Już się nie mogę doczekać jutrzejszej aktualizacji. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o nowym Mr. P. Przypominam wam, że ja mam do otwarcia ponad 200 skrzynek, które będę otwierał od razu w dniu, kiedy pojawi się aktualizacja i też na kanał od razu wleci odcineczek, więc subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli nie możecie się doczekać nowej aktualizacji. Dajcie też znać w ankiecie, który Star Power według was jest lepszy, czy pierwszy, czy drugi. Ja już się, moi drodzy, dzisiaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że tego typu materiał wam się spodobał. Trzymajcie się, Zadymiarze. Cześć!